Witamy Państwa. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe ma zaszczyt ogłosić, iż dla uczczenia Narodowego Dnia Powstań Śląskich 80 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino oraz obchodów 32 Święta Trzech Braci Cieszyńskie Bractwo Kurkowe organizuje najważniejsze w roku zawody strzeleckie z broni czarnoporchowej o tytuł Najlepszego Strzelca Króla Kurkowego CBK. I zawody opuchary marszałka województwa Śląskiego oraz dyrektora Cieszyńskiego Domu Narodowego. Zawody te uzyskały honorowy patronat marszałka województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, starosty Cieszyńskiego Janiny Żagan i burmistrza Cie miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz. Odbędą się 22 czerwca 2024 od godziny 12 w Goleszowie, ulica Olimpijska 10. Nasze bractwo jest kontynuatorem tradycji powstałego w 1795 roku Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego, założonego przez cieszyńskich mieszczan, którzy nawiązywali do tradycji tzw. bratskórkowych, w których już od czasów średniowiecznych ćwiczono swoje umiejętności strzeleckie przy obronie murów miejskich. Członkowie towarzystwa otrzymali zgodę władz na organizowanie konkursów strzeleckich. Pierwszy z nich odbył się już 24 kwietnia 1796 roku Dniu Świętego Jerzego. Honorowy patronat nad towarzystwem objął książę Albert Sasko-Cieszyński oraz jego następca arcyksiążę Karol Ludwik. Po dwóch latach cesarz Franciszek II wystawił towarzystwu specjalny przywilej na urządzanie, na urządzanie raz do roku ośmiodniowych tzw. strzelań królewskich, których zwycięzca, Otrzymywał tytuł Króla Strzeleckiego. Odtąd coroczne zawody stały się jedną z najważniejszych miejskich uroczystości obchodzonych w Cieszynie, a ich zwycięzca cieszył się różnego rodzaju przywilejami i zaszczytami. Mam przyjemność przedstawić Państwu aktualnego króla kurkowego, którym jest nasz brat Andrzej Jakubiec, noszący trofeum w postaci złotego kura na zdobnym łańcuchu. Jego kadencja będzie trwała do najbliższych zawodów strzeleckich, podczas których zostanie wyłoniony nowy król. Przy okazji nie sposób nie wspomnieć, iż nasze bractwo jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Aktywnie angażujemy się w promowanie i rozwijanie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów, treningów oraz szkoleń. Przede wszystkim młodzieży, która osiąga sukcesy w zawodach krajowych, a nawet międzynarodowych. Klub stanowi istotną społeczność dla wszystkich miłośników strzelectwa sportowego w regionie, zapewniając im platformę do rywalizacji, nauki i rozwoju.